Cześć, witajcie. W tych jakże uroczych okolicznościach przyrody zapraszam Was na recenzję nowego Hammera Blade V5G. To całkiem fajnie wyposażony pancerny telefon z paroma ciekawymi rozwiązaniami, jak ten telefon wypada w codziennej eksploatacji. Posłuchajcie, zapraszam serdecznie. Na temat zestawu, który jest w pudełku, specjalnie rozwodzić się nie ma sensu, bowiem poza telefonem znajdziemy tam w zasadzie tylko przewód USB i to tyle. No taka obecnie moda panuje, żeby nie dawać ładowarek, ale na szczęście ten telefon gada praktycznie z każdą ładowarką, jaką znajdziecie w szufladzie, więc nie powinno być problemu. Jak na pancerniaka, Hammer Blade V5G wygląda całkiem fajnie. Nie jest przesadnie duży. Oczywiście ekran otacza dosyć szeroka ramka, ale ona jest zrozumiała w telefonie o wysokiej wytrzymałości. Po prostu musi taka być, by chronić ekran przed uszkodzeniami. Ale nie ma tu żadnych grubachnych naddatków gumowych, żadnych bumperów. Obudowa w zasadzie wygląda prawie że tak jak zwyczajny smartfon. Oczywiście obudowa jest wykonana z tworzywa po to, aby była odporna na upadki i aby była również mało podatna na zarysowania, bo ryski oczywiście mogą się tu pojawić, ale będą niewidoczne, będzie to problem tylko kosmetyczny, a i żeby zarysować tworzywo barwione w masie po prostu czarne, to musimy się już naprawdę bardzo postarać. Pewnie, jak pojeździcie tym telefonem po papierze ściernym, po skałach i tak dalej, coś tam się może pojawi, ale w niczym to nie będzie przeszkadzało. Grunt, że całość jest zrobiona solidnie, a sztywność konstrukcji dodatkowo wspomagają metalowe aplikacje na bokach. No tu na tym metalu być może jakaś ryska się pojawi, ale też kształt tej metalowej wstawki jest tak dobrany, że raczej trzeba się będzie bardzo mocno postarać, by ją porysować. Atrakcyjnie to wygląda, bo mamy tutaj ładnie wkomponowane logo na boczku. No i na bokach mamy również tradycyjnie rozmieszczone przyciski, a we włączniku wkomponowano całkiem dobrze działający czytnik linii papilarnych. Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Robi robotę, działa nawet wtedy, kiedy mamy palucha mokrego. Nie zauważyłem żadnych problemów przy jego działaniu. Jeżeli nie zadziała za pierwszym razem, bo mamy strasznie brudne ręce, wystarczy wytrzeć obudowę, wystarczy wytrzeć palucha i cyk, wszystko chodzi. A jeżeli to nie będzie chciało nam chodzić, bo na przykład nie możemy w danym momencie sięgnąć, bo mamy, nie wiem, rękawiczkę na dłoni, no to jest też rozpoznawanie twarzy. Przyciski są umieszczone tak jak należy, absolutnie żadnych zastrzeżeń nie mam. Natomiast na drugim boczku mamy niespodziankę bardzo miłą, dodatkowy przycisk, który sobie możemy skonfigurować. Przycisk ten to bardzo fajna sprawa, bowiem może mieć jednocześnie aż trzy funkcje. Jedna do pojedynczego kliknięcia, druga do dwóch kliku, trzecia funkcja do dłuższego przytrzymania. Może to być po prostu jakiś skrócik, chociażby do uruchomienia latarki. Ale możemy sprawić, by przycisk ten uruchamiał jakąś dowolną wybraną przez nas aplikację. Bardzo fajne rozwiązanie i bardzo przydatne w codziennym życiu, szczególnie w telefonie, który powiedzmy jest przeznaczony bardziej do pracy czy do outdoorowych zastosowań, gdzie nie zawsze mamy czas i możliwość poklikania po ekranie, a tutaj mamy jedno naciśnięcie, dwa naciśnięcia albo przytrzymanie i już coś włączamy i mamy to zawsze pod ręką. Bardzo rozwiązanie to lubię. Bardzo lubię również prosty interfejs Hammera. To w zasadzie prawie że czysty Android i bardzo dobrze, żadnych śmieciowych aplikacji, żadnych bzdurnych dodatków, tylko to, co najpotrzebniejsze, oczywiście włącznie z pakietem Google. Z rzeczy nadprogramowych producent dołożył nam taką fajną apkę z podręcznymi narzędziami. Mamy tu na przykład poziomicę, czy też kompas, czy też miernik natężenia hałasu, czyli to, co może nam się przydać na przykład w pracy, czy tam przy domowym warsztacie. Poza tym w interfejsie znajdziemy oczywiście zestaw przydatnych gestów, chociażby możliwość odbierania rozmowy poprzez uniesienie telefonu do ucha, co w tego rodzaju konstrukcji również jest bardzo istotne i przydatne. Jest też tryb zapobiegający przypadkowym kliknięciom, kiedy na przykład mamy telefon w kieszeni, a nie zdążyliśmy go zablokować. Jest też tryb obsługi wyświetlacza w rękawiczkach, co również może być przydatne w robocie, czy też na wyprawach, powiedzmy, w góry, kiedy nie chce nam się zdejmować rękawicy. Jest też typowy pakiet do personalizacji wyglądu interfejsu. Możemy sobie go pozmieniać tak, aby odpowiadał naszym potrzebom i oczekiwaniom pod względem zarówno designu, jak i funkcjonalności. Tu naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Hammer zrobił dobrą robotę, jeżeli chodzi o interfejs. Do pracy telefonu również nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. To bardzo dobry średniak, jeżeli chodzi o wydajność. Pół bańki w Antutu wykręca bez problemu, a w środku ma Dimensity 7050, 8 GB RAM-u, do tego RAM wirtualny, jeszcze dodatkowe 6 GB sobie możemy włączyć, a nie musimy. I do tego 256 GB pamięci wewnętrznej, które z kolei możemy sobie powiększyć kartą microSD i co najważniejsze, kartę tę możemy sobie włożyć bez żadnych dodatkowych narzędzi, ale o tym za sekundkę.
Oczywiście nie jest to gamingowy potwór, natomiast typowy zestaw aplikacji ten telefon bez problemu obsługuje i pracuje nader płynnie i stabilnie. Co najważniejsze, prawie w ogóle się nie nagrzewa. Stres testy nie wykazały żadnego throttlingu. Nawet po dużym obciążeniu ten telefon nie opuści swojej wydajności, co jest bardzo, myślę, pożądaną cechą, chyba nawet ważniejszą niż super, hiper wydumana wielka wydajność, która bardzo szybko spada, prawda? Lepiej mieć telefon troszeczkę mniej wydajny, ale za to pracujący zawsze równo i stabilnie. Nawet wtedy, kiedy jest obciążony. Wyświetlacz tego smartfonu ma przekątną 6,59 cala, oczywiście rozdzielczość Full HD oraz odświeżanie do 120 Hz. Ekran chroni szkło Gorilla Glass 5, a sam wyświetlacz jest wykonany w technologii IPS, ale jest to jeden z tych przyzwoitych IPS-ów o całkiem dobrej jasności i niezłym kontraście, a także niezłej reprodukcji barw. Tutaj wielkich zastrzeżeń nie ma. Ten IPS całkiem dobrze sobie radzi, aczkolwiek przyznaję, w słoneczne dni mógłby być nieco jaśniejszy, ale wiadomo, jasności nigdy dosyć i w zasadzie na ten parametr zawsze można ponarzekać, bo zawsze mógłby być lepszy, prawda? Przyznacie. Natomiast w nocy ten ekran wzroku nie męczy, można go ściemnić naprawdę do bardzo, bardzo niskiego poziomu. Jak się gdzieś tam w leśnej głuszy zaszyjemy, to ściemniamy ekran, telefon nam nie daje po oczach i zapewnia nam komfort oglądania tego, co na ekranie. Zatem ogólnie z wyświetlacza w sumie też jestem zadowolony. Zadowolony jestem również z akumulatora. Bateria ma typowe 5000 mAh pojemności i w praktyce zapewnia temu smartfonowi spokojnie dwudniowe działanie. Ale nie to jest tu najlepsze. Najlepsze, moi drodzy, jest to, że można zdjąć plecki tego smartfona i zamienić baterię na drugą, bo możemy sobie kupić osobno baterię do tego telefonu producenta, mieć ją naładowaną gdzieś tam w plecaku czy w kieszeni i w razie potrzeby, bez szukania w lesie ładowarki, zdejmujemy plecki i wymieniamy baterię na kolejną. Co za tym idzie? Bardzo prosta, o czym już wspomniałem wcześniej, jest instalacja karty pamięci, a także dwóch kart SIM. No i teraz przechodzimy do komunikacji, bo tutaj też jest ciekawie. Raz, że możemy bez żadnych narzędzi sobie przerzucać dwie karty SIM typu nano, to jeszcze do tego możemy skorzystać tu z technologii eSIM, co może być bardzo przydatne w podróży. Jest to jeden z niewielu na rynku póki co smartfonów o podwyższonej wytrzymałości obsługujących standard eSIM. Jeżeli chodzi o jakość połączeń, jakość dźwięku w słuchawce, jest przyzwoita. Nic wielkiego, ale również nic złego. Nie ma na co narzekać. Głośność i czystość dźwięku w słuchawce jest wystarczająca, a i nas słychać całkiem dobrze. Mamy oczywiście szybki internet 5G, co również nie jest powszechne w telefonach tego rodzaju, tego segmentu rynkowego. Jest też, moi drodzy, nowoczesne Wi-Fi 6, czyli jak mamy nowoczesny router, to ten telefon bez problemu będzie sobie z nim współpracował. Bezproblemowa również jest współpraca z akcesoriami Bluetooth. Nie zauważyłem również niczego niepokojącego w działaniu GPS-u. Od strony multimedialnej mamy mini jacka, który w dodatku, podobnie zresztą jak widzicie, gniazdo USB-C jest nieosłaniane, czyli te gniazda są już wewnętrznie uszczelnione. I mamy jeden zewnętrzny głośnik, monofoniczny, ale za to dosyć głośny i dosyć czysto grający. Nie kaleczy uszu, daje się z niego posłuchać nawet muzyki. Jak już telefon pokazałem Wam od dołu, to zauważyliście jeszcze być może rzadkość obecnie, ale bardzo przydatną w telefonach o wysokiej wytrzymałości, mianowicie zaczep pozwalający przyczepić jakąś smycz i dajmy na to nosi ten telefon na szyi, czy tam na jakiejś dodatkowej klamerce, żeby nam powiedzmy nie upadł, dajmy na to, podczas spinaczki górskiej. Ciekawym dodatkiem w tym smartfonie może być też radio FM. To niby nic niezwykłego, ale w tym wypadku radio nie potrzebuje podłączonych słuchawek w roli anteny. Działa po prostu tak sobie, czyli nasz smartfon staje się małym przenośnym radyjkiem. Jeżeli chodzi o zdjęcia, no to tutaj od pancerniaków wiele nie wymagamy, ale jest całkiem nieźle. 16-megowy aparat do selfie umieszczony w narożnym otworku w ekranie robi dosyć przyzwoite zdjęcia i tutaj niczego wielkiego zarzucić mu nie można. Podobnie jak głównemu aparatowi z tyłu, który ma 50 megapikseli i przyzwoitą przysłonę 1.8. Aparat ten oferuje co prawda podstawowy zakres możliwości, ale generalnie ze zdjęciami radzi sobie całkiem nieźle. Naturalnie te nocne pozostawiają nieco do życzenia, ale w sumie wiecie co, moim zdaniem jest to typowe w telefonach o wysokiej wytrzymałości. Nie pamiętam pancerniaka, który robiłby jakieś znakomite zdjęcia nocne. Ten robi w miarę przyzwoite, ale ma też jeszcze jedną ciekawostkę. W telefonie tym zastosowano aparat noktowizyjny. Robi czarno-białe zdjęcia. 8-megowe, więc nie są nadzwyczajnej jakości, natomiast robi je w całkowitej ciemności, czyli możemy sobie zrobić zdjęcie najbliższego otoczenia bez żadnego, kompletnie żadnego światła. Naturalnie zasięg takiego aparatu nie jest zbyt duży, w granicach kilku metrów, niemniej coś tam zobaczymy i na przykład możemy sobie podejrzeć, co się czai w krzakach i co tam na nas burczy.
Taka ciekawostka, która przyda się też na przykład w warsztacie, w jakimś ciemnym zakamarku, kiedy musimy podejrzeć, co tam jest, gdzie tam powiedzmy z rury nam coś wycieka, czy gdzie tam w zakamarku samochodu coś się dziwnego dzieje, to też sobie możemy tego aparatu użyć i on nam to pokaże. Czerni i bieli, ale zawsze pokaże więcej niż nasze oko zobaczy. Na deser zostawiłem to, co najważniejsze, czyli wytrzymałość tego urządzenia. Spełnia wymagania militarnego certyfikatu MIL STD810H, czyli nie boi się upadków, nie boi się zgniatania, nie boi się uderzeń i rzeczywiście w moich testach przetrwał w zasadzie w stanie nienaruszony. Kilka drobniusieńkich, naprawdę drobniusieńkich rysek się pojawiło, ale całość wygląda prawie że nadal jak nowa. Podobnie ma się rzecz z wodoszczelnością. Bardzo obawiałem się tego, że zdejmowana tylna klapka i nieosłonięte gniazda sprawią, że ten telefon jednak dosyć szybko nabierze wody. No otóż nie nabrał. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to o bardzo dokładnym zamknięciu tylnej pokrywy po to, żeby ona idealnie przylegała. Tam jest oczywiście pod spodem uszczelka i ona musi po prostu dobrze się domknąć. Zatem po każdej wymianie baterii czy też kart trzeba zadbać o to, by ta pokrywa się idealnie domknęła i pozostała szczelna. Oczywiście wiadomo, najlepiej nie otwierać jej bez potrzeby i nie robić tego zbyt często, bo wszystko kiedyś się zużyje prędzej czy później, każdy zatrzask, każda uszczelka może popuścić. No ale na razie nie zauważyłem niczego niepokojącego w tej kwestii. No i oczywiście warto, kiedy nam telefon powiedzmy gdzieś upadł, też sprawdzić, czy przypadkiem ta klapka nie odskoczyła. Powiem szczerze, że ani razu, kiedy rzucałem tym telefonem, nie zdarzyło się, żeby ta klapka odpuściła. No niemniej zwracam Waszą uwagę, jak sobie już taki telefon kupicie, abyście po dużym uderzeniu, po jakimś tam mocniejszym wstrząsie sprawdzali, czy klapka przypadkiem nie uchyliła się nieco, bo wtedy faktycznie wody może do środka najść. Całość oczywiście usztywnia metalowy wewnętrzny korpus, który sprawia, że urządzenie nie jest podatne ani na zginanie, ani na wykręcanie w żadną stronę. Jak słyszycie, kompletnie nic tutaj nie trzeszczy. Zatem o jakość montażu i wykonania tego telefonu również jestem zupełnie spokojny i śmiało mogę go zarekomendować do użytku przy domowym warsztacie, czy też przez turystów przebywających często w przygodnym terenie, w plenerze i tak dalej. Za ten telefon trzeba, moi drodzy, zapłacić 1799 zł. Cena, jak mi się zdaje, nie jest przesadzona, bowiem dostajemy przede wszystkim przyzwoity, średniopółkowy smartfon, bez zbędnych wodotrysków, ale całkiem dobrze zrobiony, działający dosyć płynnie i stabilnie, z przyzwoitą baterią, którą w dodatku możemy sobie wymienić, bardzo ważna rzecz, z nie najgorszymi aparatami fotograficznymi, w tym z aparatem, który robi zdjęcia w całkowitej ciemności, z niezłym jak na te pieniądze wyświetlaczem, i do tego schludnym, pozbawionym zbędnych elementów interfejsem. Całość moim zdaniem jest nader strawna i jest to kamer, którego z czystym sumieniem mogę Wam zarekomendować. Oczywiście pod warunkiem, że tego rodzaju smartfona potrzebujecie. Smartfona, który zniesie zdecydowanie więcej niż modele klasyczne, który się nie pobija, nie porysuje i który również nie boi się nawet porządnej ulewy, nie wspominając już o kąpieli przypadkowej w jakiejś tam kałuży, wannie, wiaderku i tak dalej. Brawo. Ten sprzęt uważam za całkiem udany. A teraz nie pozostaje mi już nic innego, jak podziękować Wam za obejrzenie tego materiału, poprosić o łapki w górę i tak dalej, wiecie co robić, i zaprosić na pozostałe nasze filmy do oglądania naszego kanału. Bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!